W ponad 40 polskich miastach odbędą się dzisiaj i w najbliższych dniach protesty ogólnopolskiego strajku kobiet. Demonstracje mają związek z tragedią, do jakiej doszło w nowotarskim szpitalu. Z powodu wstrząsu septycznego zmarła tam 33-letnia Dorota. Była w 20 tygodniu ciąży. Śledztwo w tej sprawie przejęła prokuratura regionalna w Katowicach. Fatima Orlińska. Na odzew nie trzeba było długo czekać. Kobiety znów wychodzą na ulicę, by zamanifestować swój sprzeciw wobec śmierci kolejnej ciężarnej. Tym razem 33-letniej Doroty z Nowego Targu. Ani jedynej więcej pod takim hasłem ogólnopolski strajk kobiet w całej Polsce, w tym województwie śląskim, organizuje liczne protesty. Naszym celem jest przede wszystkim chronić kolejne kobiety przed tym, żeby to się nie stało. Oczywiście wywieramy również nacisk. W tej chwili się bardzo oburza środowisko lekarskie, że mówimy, że to lekarze, ale ktoś tej kobiety nie doinformował. Jeśli ja idę w zagrożonej ciąży do szpitala i słyszę, zrobimy wszystko, żeby uratować pani dziecko, to nie myślę o tym, że zrobimy wszystko łącznie z tym, że zabijemy panią, czy pozwolimy pani umrzeć. Pierwsza fala protestów miała miejsce 2 lata temu, kiedy w wyniku, jak już dziś wiadomo, nieudzielenia pomocy lekarskiej na czas zmarła ciężarna Izabela z Pszczyny. W województwie śląskim marsz odbędą się m.in. w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku czy Gliwicach. Wszyscy pójdą dla Doroty. Personel medyczny postanowił czekać na samoistną śmierć płodu. Teraz wiemy już, że ten szpital nie przeprowadza aborcji, ponieważ posiada relikwie Jana Pawła II. Nie zgadzamy się na takie praktyki. Nie zgadzamy się na to, żeby państwo paktowało z Kościołem, kładąc na szali nasze życie. Ani jednej więcej. Przestańcie nas zabijać. Kobiety, które angażują się w organizację czarnych protestów, nie kryją rozczarowania. Uważają, że to przedstawiciele rządu są winni tragedii, do których dochodzi od momentu zaostrzenia prawa aborcyjnego. Ja uważam, że żyjemy w kraju seryjnych morderców i zazwyczaj hasło seryjny morderca kojarzy nam się z powieścią kryminalną. To jest ktoś, kogo ścigają wszelkie możliwe organy władzy. Natomiast u nas jest zupełnie inna sytuacja. Seryjni mordercy siedzą sobie na wiejskiej w garniturkach i z panami w sukienkach jakby knują kolejne mordy albo uskuteczniają kolejne mordy kobiet. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że ma zostać powołany specjalny zespół, który zajmie się standaryzacją i opracowaniem szkoleń dla szpitali. Podkreślił również, że prawo do aborcji działa, gdy istnieje zagrożenie życia kobiety, jak i jej zdrowia. Ciążę można przerwać nawet wtedy, gdy zachodzi tylko jedna z przesłanek. W przypadku definicji zdrowia stosujemy tutaj szeroką definicję, która odnosi się nie tylko do zdrowia fizycznego, ale również do zdrowia psychicznego. Rzecznik praw pacjenta i oczywiście minister zdrowia są od egzekwowania tego prawa pacjenta i prawa pacjentek. Dlatego będziemy doprecyzować te wytyczne, które zostały wydane w roku 2021. Decyzja o przejęciu śledztwa w sprawie zmarłej Doroty przez katowicką prokuraturę podyktowana jest dobrem śledztwa i doświadczeniem w prowadzeniu podobnych postępowań.